W dniu dzisiejszym kręte ścieżki zaprowadziły nas do dworu w Brodach, zabytkowego dworu z pierwszej połowy XIX wieku, który znajduje się w powiecie wadowickim w województwie małopolskim. Dwór Brandysów w Brodach. Niestety popadł w ruinę. Jadąc z Wadowic do Krakowa, za Kalwarią Zebrzydowską mijamy niepozorną wieś małopolską Brody, która zniosła istotny wkład w rozwój naszego ruchu ludowego. Początkowo był to przysiółek Zebrzydowic. Od roku 1835 majątek rodziny Brandysów. Wchodząc w skład włości Jana Kanty Brandysa, administratora dóbr na dworze księcia Kazimierza Czartoryskiego i jego syna Wojciecha, powiększył i tak już znaczny podkalwaryjski majątek rodzinny. Ogromny park. Tutaj za tym płotem był jakiś folwark, ale chyba do niedawna jeszcze mieszkali, bo antena satelitarna jest. Zabezpieczane kłódkami, świeże kłódki. Piękny park, no. Brandysowie, osiedlając się w Brodach w pierwszej połowie XIX wieku, zbudowali dwukondygnacyjny, późnoklasycystyczny, otoczony parkiem krajobrazowym dwór rodzinny, który odegrał historyczną rolę w ruchu ludowym. Właściciel, znany aktywista ludowy, utworzył w nim punkt poczty obywatelskiej, która była zarazem zakonspirowanym miejscem przerzutu emisariuszy i łączników polskiej emigracji na zachodzie, z krajem po upadku powstania listopadowego. Tutaj wspólnie z pułkownikiem Armii Królestwa Polskiego, Józefem Zalewskim herbu Junosza, jednym z ojców sprzymierzenia Wysockiego, kierującym m.in. atakiem na warszawski arsenał, nie zwracając uwagi na upadek powstania listopadowego, przygotowywali kolejne powstanie zbrojne, które w założeniach miało mieć zasięg społeczny poprzez wciągnięcie do udziału społeczności wiejskich. Sprawa spaliła na panewce po interwencji wysłanych przez Lelewela do Brodów emisariuszy. Rok 1923 był kolejnym rokiem świetności dworu. W ówczesnej posiadłości senatora II Rzeczpospolitej Ludwika Hemmerlinga negocjowano podpisany później istotny dokument, zwany Paktem Lańsko-Rońskim, będącym porozumieniem partii centrowych i prawicowych, poprzedzający tworzenie rządu przez Wincentego Witosa. Skutkiem porozumienia do dymisji podał się rząd Sikorskiego i powstał nowy gabinet pod wodzą Wincentego Witosa. W latach 30. XX wieku majątek przeszedł w ręce utworzonego w roku 1930 Związku Nauczycielstwa Polskiego, któremu został odebrany w roku 1945 celem przekazania kalwaryjskiej wytwórni win. Od roku 1977 znajdował się w posiadaniu zakładów owocowo-warzywniczych w tym barku, a obecnie pozostaje w upadłości i niszczeje.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.